Cześć, to ja, Gaspi, 119, w kolejnym filmie z Medievala 2 na modyfikacji po to Total War, gdzie jako Polska przechwytujemy wojska szwedzkie gdzieś w okolicach Warszawy. Widzicie, Warszawa jest tutaj, zarabiamy to 4000, a Moskwa zarabia dychę, bo jest to skryptowana, żeby zarabiała więcej. Mamy Moskwę pod swoim panowaniem, że jest odcięta od zaopatrzenia z zewnątrz, musi się sama sobą ogarnąć. Kozacy, czyli nam Briańsk, a Ruscy mają cały czas Tverszczyznę, czyli Twer. Przekwyciliśmy siły wroga, czyli dużą ilość armat oraz pikinierów, więc od na razie Józefem Ekielskim musimy przejąć, znaczy inicjatywę i pozabijać parę oddziałów Arty. Myślę, że damy sobie radę. Jeżeli posiłki przyjdą na czas, to faktycznie będzie duża szansa, żeby od razu to rozwalić, bo jeżeli nie przyjdę na czas, będziemy się trochę łowić, jak to zrobić. Dobra, przyszło na czas. Od razu biegnij. Od razu posiłki stąd idą tu, piechota idzie tu. Dobra, biegnij. Szarżą. Biec. Czekać. Dobra. Spieszmy to. To jest bitwa, którą mogłem zrobić na... tak naprawdę... poza kamerą, ale... pokazać wam, jak można takie bitwy wygrywać bez dużej ilości żołnierzy, mając sobie generałów. Chyba coś się zrobili. Bot czasem głupieje. Wróciliście? Nie, dobra, no to... Okej, super. Kontynuujmy bitwę, wygraliśmy i tyle. Pięć ludzi straciliśmy. No i taka szybka bitwa, 3 minuty na start odcinka, zajebiście. Okej, okay. Teraz tak, co ja chcę zrobić z tymi generałami? Wyjdzie do Kalisza. Zajmij się Kaliszem. Teraz tak, do Kowna pójdziesz ty. Zajmiecie się naszą starą twierdzą. Będzie obronić się przed tym głównym stamidzie jeszcze. Weź i ty do Kowna też. Lepiej byłeś darmowy. Królu, oblegaj Wilno od razu. Ty tu masz. Radziwiłł. Nie chcę nic spisywać. Chcę zapisać za Polska 2 i spróbować to szturmem wziąć. 4 do 1. Masz 2 oddziały dział. Mógłbym to pokonać go na lajcie. No pewnie. Czy teraz oskryptuje się ten, że był pucz i tak dalej, bo Radziwiłł nie żyje? Mam nadzieję, że tak, bo to by było fajne. By się oskryptowało i tak bym miał
Wilno jest nasze. Weź to od razu, napraw to, co zniszczyli szły boty i doszkul oddziały. Wiem, że nie mamy pieniędzy. No nie jesteś na naprawę tego nawet. Tak, ja mam tu jedną artę. Mogę was w sumie teoretycznie no zmusić do ataku na mnie, żeby... tylko że to będzie problem duży. No, na razie stójcie tutaj, wy oblegacie cały czas ten. Idź na Mińsk. Mińsk się nie boi was. Gorzej będzie z tym. Więc my chyba ze Smoleńska was wyślemy. A ty pójdź w sumie tutaj. Czekaj. Idziesz pod kamieniec podolski. Szpiega potrzebujemy. Nie ma chuja, tu trzeba szpiega, ale no nie mamy jak. Wiem jak może to zrobić. Okej. Czyli tak. Wchodzicie tu do tego portu. Ja będę wam dosyłał oddziały tak czy siak. Te co nie są darmowe. Bo potrzebujemy tych dwóch oddziałów. Więc w sumie na razie zostawiam to jak jest. To ma to, czy to już jest, w jasach nic nie ma. Jasy mogę zdobyć, to będzie chyba koniec tych panów. Włoszczyzna, bo... Nie, to są jeszcze miasta, ale dobra. Wy się bijecie jeszcze z Siedmiodorodem, więc możemy tutaj tą Mołdawię przez to zdobyć. Jest oddział lekki, jest oddział piechoty, jest, dobra. Gorzej z tym. Panem Cieciurą, który może zagrać tam Bracław i Żytomierz, więc gdzie pójdziesz? Tak czy siak stracę albo generała, więc... muszę się z tym wiązać, tak czy siak. Szwedów wypychamy z kraju. Tutaj jest oblegany Berlin. Nie, wy nie idziecie za nim tam. Wy przejdziecie... Tu stoicie. Okej. Okay, weźcie na to oblegajcie, żeby szybciej im to zeszło. Co tu macie? Dwa oddziały. Czy Szczecin się przez... obroni się przed tym Szczecin. Okej. Okay. Lećcie tu do tej... Nie do tej armii, tylko do tej armii. Czarnieckiego. Czemu jak się jeszcze bronić? Tu jest Dania. Dania? Nie wiem, chyba tak. To ty, mój szpiegu, pójdziesz teraz sobie tutaj. Terytory mi nie straszne. A i tak lecimy resztkami, co mamy. Hajsu nam... Hajs mamy dodatni, bo zrobiliśmy Wilno, zajebiście. Jeszcze tylko kurwa... Trzeba zrobić Mińsk, jesteśmy cali i zdrowi. Dobra. Zostawiamy sobie hajs. No i hajs. Jak wyjdę, to będzie hajs. To jak wyjdę, to on to będzie hajs. Na razie się schowamy. Właśnie tu na razie. Czemu masz tak słabo ten? Życia... Moralnie jest jedno wszystkich jednostek na polu. Zajebiście. Ktoś z tych kurwa mieczyków robi ten. Ktoś tutaj nie po tego zapiecha, coś źle sobie radzi. Jest cały ród zapiechów. Ale ty nie dojdziesz tutaj do tej armii, właśnie. Chciałem, żeby ten kapitan Igor mnie zaatakował na tym moście, byłoby nawet fajnie. Zebrał posiłki mnie zaatakował na tym moście, bo ja go blokuję, żeby mógł iść dalej. Więc zobaczymy, jak to będzie. W sumie tura. Ta, zróbmy turę. Nie znaczy husaria. To patrzcie, przez to, że... Kurwa, idź tu do fortu. Mamy dodatkowe 1000 w kieszeni. Okej, okay. Tura. Cały czas zapierdalają. Właśnie, naszych kupców muszą ustalić sport na tym zbożu. Kupowali Mińsk. Dobra. Okej, okay, Mińsk możecie atakować. Jest spory garnizon, dobry garnizon. Jeszcze do samych mieszkańców, że to mnie zaatakowaliście. Kto ty tam kurwa wziąłeś tą armią? Halo! Halo! Co ty tam kurwa wziąłeś?
Kurwa, serce miasto czas. Czy chcemy jasy tutaj? Dobra, ty, do Kowno. Wiem, wiem. Okej. Okay. Tu nie ma, powiększenie świty, raport budowy. Naprawione. Okej, okay, dobra. Teraz tak, dyplomatu, powiedz mi, czy to jest jakaś armia? Nie, z Piotrowic stąd. Okej. Okay. Teraz tak. Legajcie. Beria dojedzie. Bycie fort. Idźcie tu. Idźcie tu. Dobra, to jest armia kawalerii. Ty poradzimy. Nawet jak ta jazda semenów odjedzie, to my sobie poradzimy. My to zdobędziemy, będziemy mieli dodatkowe miasto. Ale tu jest problem. Tu są mieszkańcy, co się pojawili. Kozacy. Może damy radę, może nie. Dodatkowali Mińsk, który poradzi sobie z obroną. Jak ty tak szybko się tu kurwa przemieściłeś? What the fuck? Nie, ty tu poszedłeś. Też na moście. A idź za nim. Kurwi go, niech zaatakuje. Ty cofnąłeś? A ty się pojawiłeś znikąd. Ciekawe. Dobra, teraz tutaj, jak to wygląda? 5 tur będzie Berlin i oni cały czas tracą ludzi. Dużo dział nowych. Powinno się poradzić sobie. Okej, dwóch tutaj oblega. Król ma Wilno. Aż trzeba byłoby doszkolić tych, co się da, co prawda. Tą artylerię. Wróciliśmy tutaj naszą serpentynę. Niestety. Okej, teraz tak. Czy Pedzi są pokój za oddanie Berlina? Nie, nie chcecie. Co tu kurwa robi turecka armia? Powiedz mi dyplomację. Neutralny, partnerskie, godne zaufania, prawa handlowe. Ja wiem, że ty może siedmiokrów chcesz napierdalać, ale spierdalaj z moich ziem, okej? Okej? Okay? To jest bierz, to jest moje i spierdalaj. Nie wiem, jak teraz te piechoty nawet posłać. Idź tu. Dobra, tura. Wiedzy nadchodzą, w Pińsku jest twój armia, ja pierdolę. Niestety w Pińsku jest duży garnizon. Dobra, ale jak pokonamy Kijów, pokonamy... Co chcecie, Duńczycy? Pokonamy Kijów, raczej zdobędzie, odbijemy Kijów. Co chcecie? Długo to trwa. Odbijemy Kijów, odbijemy... Czyli podbijemy Jasy, nic nie chcecie. Odbijemy Jasy, podbijemy Jasy. Zatkujemy to... Chyba Kozacy muszą sobie wygrać zrobić teraz. No zwykłaś mi stracić tą armię na pewno. Co ty chcesz? Zatakuj pewnie... Zatakuj Królestwo Osmańskie będzie. Państwo Osmańskie. Imperium Osmańskie. Nie, też chcecie przekupić miasto. Atakują Mińsk. Okej, okay, zajebiście. Mi to się podoba. Bo on tutaj ma dużo kawalerii. Znaczy dużo piechoty. I strzeleckiej. Więc nawet jeżeli ja mam tutaj dobrych strzelców
dobrą kawalerię. Masz teraz rozdział kawalerii. Zobaczmy, jak miasto wygląda, bo w sumie nie wiem, jak wygląda Mińsk. Jeszcze nie walczyliśmy w Mińsku. Zobaczmy, jak to wygląda w ogóle. Więc zapiszmy grę. Zapiszmy grę! Bitwa o Mińsk! Jeżeli dajesz taki tytuł, to ja pierdolę. Czy nie, jakby jak był konflikt na... Znaczy, było napięcie na granicy polsko-białoruskiej, to wtedy dasz taki konflikt, znaczy taki tytuł, to kurwa YouTube by cię zjadł. Ja pierdolę, wtedy by... No faktycznie YouTube by zjadł. Kurwa, te zjebane mury. W Poznaniu są Poznań jest zajebiście kurwa oteksturowany, ma te zajebiste mury. Wy się ustawiliście w rządku, tak? Okej. Okay. Trzy rzeczy. Obieżowne życie to tak. Na pewno chcę moich moich kurwa WDT trzymać tu, gdzie będzie wieża obrężnicza i ewentualnie chociaż w sumie kurwa wieża może spłonąć. Dawaj tu, gdzie drabiny. Chcę, żeby piechota plus... tak. Kurwa, to będzie... To jest 6 plus 7. To jest 12. Chcę, żeby wyście byli w miejscu, gdzie oni faktycznie nie dojdą. Więc stójcie tu na razie. Stójcie w ten sposób. Najwyżej tutaj coś biegnie. Pikinierzy oczywiście przed bramą. Wiem, że wy kurwa przegracie tą walkę od razu, instant, bo tak. Tutaj w sumie tu mieszkańców... Czekajcie, zrobimy tak. Mieszkańców tutaj. Po tej stronie muru. A tu damy... tych panów. Okej. Okay. Wyście ostrzelaj tam gówno. To stoi. To są wieże z balistami. Pewnie tak. Co tu jest? Dragonia. Idźcie tu. Strzelcy. A w sumie tu jest podwyższenie. Daj ich bliżej bramy. A nie damy ich bliżej bramy. Tych tu. Bliżej tej strony. Teraz tak. Jak wygląda plac? To jest to typowe miasto, tylko z tej strony, okej. Okay. To w sumie milicję miejską ustawimy w tym miejscu. Milicja może być na murze, chyba milicja się lepiej sprawi na murze, jak ci kurwa mieszkańcy, według mnie. Daj tych ich, ściągnij, a daj milicję. Dopiero ściągnij. Mieszkańców damy tutaj. Będą strzelać w bramę. Drugi oddział mieszkańców, gdzie jest? Tam coś jeszcze. A, mam tu jeszcze strzelców, no to zajebiście, dam ich tu. I ten oddział mieszkańców też. Damy tu. Tu chyba nic nie będzie szło. A tak czy jak damy tutaj. Kawaleria. Z racji tego, że, iż, tu jest masa kawalerii. Zostajcie tu. Generał zastępczy idzie nas, generał główny idzie tutaj. Będzie robił szarżę wzdłuż, kurwa, drogi. Tej głównej. A ten dodatkowy będzie stał sobie tu. O ile się tu uda... O. Teraz tu. Teraz tak, wy... podejść tu. Drabiny już biegną, i to widać. Chyba szybcy są. Blisko stali. O, zaczęło grę? No myślałem, ohoho. I strzały poszły. Lepiej strzela za nimi jak z tymi strzałami. Mhm, zajebiście. No i mam pełno kurwa strzał przez kawaleria. No i oso ostrzeliwują tutaj tych. Dać tam. Więcej was wystrzela to. Samo wy. Strzelać gdzieś tam. Tu mnie to czekajcie. Mogę ustawić pikierów w tym miejscu. Żeby opuścić bramę. Tak, i tak zrobimy. Beware.
Cofać się. Żołnierze staną tutaj w tym. Tutaj nawet. O, kurwa, zajebiście. Biec tu. Pikinierzy, puścić formację, bieć tutaj. Biec tam. Wy wybiegniecie. Wystaniecie tutaj, będziecie strzelać jak wejdą. No bo wymieniliście tą formację, co dobra, wy tutaj staniecie. Niemiecką piechotę też wycofamy. Mi się wydaje. Da. Wycofać się tam. Piechota niemiecka, wycofać się tutaj. I strzelać dalej. No tak się ustawcie. I w formacji. Wy sobie tutaj wbiegnijcie. Okay. Nasi mieszkańcy ich spowolnią, przynajmniej trochę. Ta wbiegła, uciekła, dobra, biec tutaj. Szarży. Zaczynać spory. Wlewa się to? Chyba nie. No to jest nasze, więc... Gatehouse jest nasz, więc powinno się wylewać na nich to wszystko. Ale wątpię, że to się dzieje. Ci już uciekają. Postawcie te piki. Strzelać w nich. Pięknie! O to chodziło. Aha. Weź tu. I złapali piechotę niemiecką. Shit! Walczyć! Zabić im generała. To jest najważniejsze, zabić im generała. To jest piękna formacja z tej strony. Niestety ta piechota stanie w walce na dłuższy czas. Ci tutaj walczą o mury. U husaria walczy. Wy uciekać tą husarią też. Wy też uciekać dalej. Widzicie, was strzelają tylko. No kurwa, co interwencja? Zaraz generał umrze. Tu jest generał. Zaraz umrze przez piki. Jezu, ale ci oberwali mocno. Strzelać w nich dalej. Bronić się tutaj. No kurwa, no zabijcie go. I rzucili piki. No ja pierdolę. No zabijcie go po prostu.
Szlaga mam. Chuj walczyć tu. Do upadłego. Obiec tu. The enemy general is no true man. He flees the field of battle and abandons his... No zabij go! Został sam! Only intervention by the Almighty Lord or a military genius can bring us victory from this debacle. Dobra, on ucieka i bardzo morale spadną przez to. Sumie, że piechoty tu. Jest dalej. Tutaj. Dalej strzelać. Podbiec tu. Generał. Dobra, nie uratujemy ich na czas, ale... Zawsze coś. To jest zachęt państwa, drugi generał. Strzelać. O, jest kurwa, co byście zrobili? Dawić się tu. Bardziej pierwszą tragiczną, lecz chwalebną. I jesteście, biegniecie tu. Jak wy tu sobie radzicie? Kurwa, co byście zrobili? Biec tutaj! A tędy nie da się przejść? O kurwa, dobra, to czekaj ta. Szarży na nich tam. W takim razie. I czterech też tu może podbić. No szarży na nich, na plecy. Tutaj. I sobie poradzić w miarę. No wy jesteście głupcami, że to wbiliście. My to wygramy. Mimo, że wyżeracie tych moich miotków, to husaria was rozpierdoli, bo wy całą swoją armię macie w jednym miejscu. W dwóch miejscach. Więc to jest okej. Okay. Wahający się. Generał zaraz też umrze. Właściciel dwóch generałów. Bo gdzieś tu był, nagle spierdolił. Nie wiem, gdzie jest. Chyba, że wbiegł gdzieś tu. Nie wiem, gdzie on jest. A, tu się cofnął. Dobrze, myśli. Hej. Cieka. Ustawić się tu szybko. Wyzbiec z murów. Wpadaj w drugiego generała. Dawaj. Generał obiegać. Na tych. Na tych. To są po drodze. Kurwa, co chce się zrobić tą szarę poprawnie. Coście zrobili? Podbiec tutaj. Jest free fire. Patrzcie, kurwa, piki postawili w końcu, ja pierdolę. Ta gra mnie zadziwia. Zabiecaj. Na mele z nimi. Chyba strzelać, ja pierdolę. O kurwa, to raczej winą. Wycofać się.
Oh shit. Do tego. Ale nie będzie tak kolorowa, jak nam się wydaje, że jest. Tych trzeba szybko wytłuc. Weź się przez nich, przeryj. Teraz do walki. Wy to samo tu. Teraz do walki. To samo teraz Osaria tam do przodu. Fuck off! Tutaj upada ta flanka. Seria musi szarżować z tej strony znowu? Już jest 9, dobra, cofnąć się teraz. W sumie czekajcie, czarna ponowa tutaj. Wybić go od pleców? Czy damy radę od pleców? Nie, dobra. Wycofać się. Więc tutaj. By zatrzymać tamten pochód. Tych śmiesznych panów, kurwa. Nasz tu generał upadnie, ten drugi. Ci wracają tu. Dobra, dobrze to zrobiłem. Na rozdech. Tak. Że ranny został, bo nie ma, że upadek naszego generała Piecku. Wtedy pobiegniecie. Okej. Okay. Curses! Our enemy has command of the city! Wtedy biegną. Fuck. Dobra, wy chociaż strzelajcie cały czas. Strzelajcie. Stajcie w tych. Biegiem tu? Kurwa, ci się wycofują. Fuck! To może być przegrana bitwa. Tak nie bałem. No bo jakby to było coś normalnego, to było... Spoko. Uciekają, dobra. Wracać tu. Generał tu. Uciekają, masrał. Ja pierdolę, masrał. Okej. Tu wygląda. Bo nie ma się amunicji. O kurwa, dobra. Do przodu. Dobra, uciekają. Masraut poszedł. Generał! Na tych zjebów! Wy do szarży! To zabić, póki jeszcze kurwa wszystko ucieka. Ej, kurwa, szacun dla mnie za tą bitwę, nie? Szacunek dla mnie za tą bitwę. Jest za tu. Co robi? Aha, tu nasi uciekają. Nasi weszli do ataku tutaj. Our army is tiring.
szarży. Czy teraz na was nadzieja. Podjechać na zewnątrz i wyszarżujecie z bramy. Dobra, przyspiesz to. To szturmowanie z dwóch stron. Weźcie tu wbiec, linicie, spróbujcie wbiec tutaj. Jak wy jesteście kurwa opanowani, powiedzcie mi. For the moment, the fortune of battle goes our way. Let us pray it remains as such. Szarży, cały czas szarżować, bić ich kurwa, napierdalać. Jeśli te do pokoju było, nie mogło być bez niej niczego. No i wracają? Mam nadzieję, że nie. Ty, odjedź! Dopiero to teraz zobaczyli, jak jest. Uciekaj! Ci muszą sobie poradzić sami teraz. Pójść szarże zrobimy, bo jeszcze mogą strzelać. Dobra, wytłukliście, dosnąć się. I tu ich jest, 23. To jest ostatni oddział, który trzyma się, nie? Ohohoho, jazda. Do tyłu. Uciekaj. Nawrót. Ja pierdolę. Ale mi się tu udało bitwę zrobić. Zabić to. Tu jeden generał przeszedł, co prawda, bo on uciekł jako pierwszy. Na mojej drodze, że to mierze już nie obronimy przeciwko pali wrogości, jaka tutaj nadciąga. Ja się będę sami żegnał, moi drodzy. Stracimy to miasto na odcinku, ale spokojnie, wasze rozszokrane jeszcze je odbijemy. Ja się do nami żegnam, na razie, cześć i do widzenia.